mamy już wiosnę, pierwsze ptaki już przyleciały, a więc świetna okazja do spacerów, piękna pogoda. Warto wybrać się na Łąki Nowochódzkie, do parków, pospacerować alejami, zaobserwować naszą przyrodę budzącą się do życia. Pięknie śpiewające ptaki, żerujące na trawnikach, przesiadujące na gałęziach drzew. Takim gatunkiem bardzo łatwym do obserwacji jest kawka. Kawkę mamy na ulicach Nowej Huty, ona się gnieździ w stropodachach, gnieździ się w jakichś zakamarkach budynków, ale także w naturalnych miejscach, których niestety jest już niewiele. Są to dziuple drzew. Tutaj mamy przy ulicy Jana Pawła II stare drzewa z dziuplami, które są doskonałym miejscem lęgowym dla kawek. One właśnie tutaj zbierają materiał i noszą do dziupli. Innym takim gatunkiem jest gołąb grzywacz. Grzywacze przylatują do nas z Hiszpanii, gdzie zimują i teraz już pojawiły się i zbierają intensywnie materiał na gniazdo, żerują, a także tokują. Możemy obserwować tokującą parę. Samiec próbuje zdobyć względy samicy, biega za nią, napuszcza się, wydaje takie charakterystyczne dźwięki. Jak widzimy, samica no, tak bardzo oszczędnie reaguje na jego zaloty, ale być może to kwestia czasu, ta para założy gniazdo, wyprowadzi lęk. Innym gatunkiem jest czajka. Czajki są takimi najbardziej charakterystycznymi gatunkami, które są jakby takim zwiastunem wiosny razem ze skowronkami. Te piękne ptaki żyją na łąkach podmokłych. Na Łąkach Nowochódzkich mają doskonałe miejsce lęgowe. Piękne ptaki wykonujące charakterystyczne ewolucje w powietrzu. Następnym gatunkiem jest kwiczoł. I właśnie kwiczoły teraz też intensywnie żerują, przygotowują się do lęgów. Możemy obserwować także ziębę. Zięba jest takim niedużym ptakiem śpiewającym, bardzo powszechnym we wszystkich parkach. Tu widzimy pięknego samca, który przechadza się po trawniku i żeruje. Wszędzie zobaczymy srokę. Sroka jest takim gatunkiem, który bardzo się rozpowszechnił w miastach, nawet jest przez wiele osób podejrzewana, że bardzo niszczy lęgi drobnych ptaków. Tak jest, natomiast sroka nie przyczynia się do wytępienia tych drobnych ptaków, ona po prostu zmniejsza liczebność. Natomiast jest to ptak bardzo efektowny, bardzo piękny, buduje gniazda na drzewach dużej ilości patyków, chroni w ten sposób takim daszkiem swój lęk przed ewentualnym drapieżnikiem. To jest duża frajda przejść się przez park, przez Łąki Nowochódzkie, pospacerować, zobaczyć przyrodę budzącą się do życia, zobaczyć śpiewające ptaki, żerujące na trawnikach, budujące gniazda. W ten sposób możemy jakby razem z tymi ptakami cieszyć się nadchodzącą wiosną. Dlaczego dzisiaj jestem na tych zajęciach? A dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować rzeczy, które jeszcze nigdy dotąd nie robiłam, a która zawsze mi się bardzo podobała? Znalazłam się na warsztatach, bo jest to możliwość zrobienia czegoś innego, udekorowania swojego domu świątecznie, nietuzinkowo, inaczej. Witam Panie serdecznie. Dzisiaj będziemy robić koszyczki na Wielkanoc z siana. Tak naprawdę technika, którą poznałam na Litwie i tam nauczyłam się tego, ale jeśli pojeździmy po skansenach w Polsce, również ją znajdziemy. My mamy dostęp tutaj bardzo blisko, bo w przeróżnych sklepach do siana, stąd będziemy robić te koszyki z siana. Dzisiaj spotkaliśmy się w Domu Kultury imienia Norwida na warsztatach florystycznych wielkanocnych. Warsztaty takie organizujemy bardzo często bliżej albo jakichś świąt, albo jakichś innych imprez kalendarzowych. Teraz tworzymy kiełbaski, taki sznur czy nić, z której następnie będziemy formować koszyki. Bardzo proszę, żeby były mniej kosmate. Przejść jakby nitką z powrotem do tyłu i wrócić, żeby dosyć gęsto były utkane. Dzisiaj tworzymy koszyki z siana. Jest to, można powiedzieć, staropolska technika. Koszyczki te będą później napełniane roślinami żywymi, żonkilami, baziami, ale również jajkami i innymi ozdobami. Mogą służyć jako prezent w trakcie świąt albo udekorować nasz stół świąteczny. Pamiętam, że na pierwszych swoich zajęciach zrobiłam filiżankę. Jeśli taka idea będzie odpowiadać, to też można sobie zrobić. A jedna taka maleńka filiżanka plus bratek to są jedne z najtańszych prezentów, a myślę, że wiele pań byłoby zachwyconych, mając coś takiego. Na tych warsztatach spotykamy osoby, które na co dzień wykonują zupełnie inne zawody, natomiast przychodzą tutaj, ponieważ pasja florystyki drzemie gdzieś tam w nich, jakby zawodowo się tym nigdy nie zajmowały i nie zajmują, ale lubią coś tworzyć i w taki sposób też odreagowują codzienne stresy. Jak mamy już to pierwsze kółeczko i mamy cztery druciki,
pomiędzy drucik wkładamy nasz sznur, tak? I znowu, jeżeli nam już tutaj dochodzi, tak, to znów dwa razy skręcamy. I teraz do naszych naczyń będziemy wkładać żonkile, tradycyjny symbol w Polsce na Wielkanoc roślinki naszej. Włożymy też gąbkę florystyczną, mokrą, dzięki której pozostałe rośliny będą świetnie się trzymały przez całe święta. Gramy dla Was od rana do nocy. Solara, Wzgórza Krzesławickie. Gary, osiedle na Stoku. Czort, osiedle Petofiego. Marcin, osiedle Niepodległości. MRN, osiedle Kolorowe. Pochodzimy z Nowej Huty, promujemy lokalny patriotyzm, wracamy z radiem, które robiliśmy kiedyś. Gramy dla Was i dzięki Wam. Sam będę prowadził na co dzień audycję Pozytywna Promocja Nowej Huty, podczas której będę pokazywał Wam najciekawsze miejsca, najciekawszych ludzi i wszystko, co pozytywnie promuje Nową Hutę. Radio Nowa Huta. Radio Nowa Huta wraca do Was po paru latach. Tym razem będziemy się skupiali nie tylko na jednym temacie, ale spróbujemy objąć parę różnych działów, od harcerstwa, przez muzykę, po ciekawe wydarzenia, ciekawych ludzi, aż na polityce kończąc. Radio Nowa Huta. Turystyka jest moją pasją. Radio Nowohuckie z działem związanym z turystyką w Nowej Hucie i jej najbliższych okolicach będzie, myślę, bardzo popularne wśród słuchaczy. Na co dzień będę zajmował się programem muzyki klubowej. Druga runda, Radio Nowa Huta, wracamy do Was z wielkim kopem. W moim przypadku będą prowadzone audycje hip-hopowe, resztę musicie ocenić sami, usłyszycie zresztą o nas. Masz ochotę na dawkę pozytywnej energii? Nasze radio ci to zagwarantuje. Największa dawka najlepszych hitów.